przewodniczenie buntowi, który wyzwolił nasz świat, medal Meridianu przyznaje... Daj blank, daj blank, daj blank! Proszę! Drake'owi, Julianowi, Aldarnowi i Kalebowi. Nikt nigdy nie wybiera blank! Muszę wracać na posterunek. Powinienem być teraz w pracy. Ja też bym chciał, ale wstyd. Patrzcie na medalowca. On to uwielbia. Duży zaszczyt, co, Aldarn? Krajtor, aresztuję cię w imieniu królowej. Tak, mógłbyś to zrobić. A może my aresztujemy ciebie? Nie! Nie! Kaleb! Nie bój się. Już niedługo zobaczysz się z kolegami. Czy wiecie, która z nas panuje nad powietrzem? Kto królową ognia jest? Czy wiecie, której z nas jest posłuszna woda? Kto nad ziemią władzę ma? Która? Uciekaj, bo nadchodzą nowe czasy. Witch to my, a w nas potężna jest moc. Ratujemy świat przed złem i nikt nie przeszkodzi nam w tym. Nie przeszkodzi Witch, Witch. Zmienimy świat, o tak, by już na zawsze bezpieczny był. Witch! Witch. Czarodziejki. Fasady. Musisz być dumny, Julian. Jestem. Kaleb wyrósł na dzielnego mężczyznę. Ma dobrego ojca. I dobrą matkę. Stylowy. Twój tak ładnie nie błyszczy. To chyba przez właściciela. Biedactwo. Umie ratować świat, ale ze sobą sobie nie radzi. Cornelia, przestań, proszę. Nie możesz się tak na mnie gniewać. To, że obowiązki są na pierwszym miejscu, nie oznacza, że... Co Elion lubi najbardziej poza zwalczaniem zła? Rysować, a co? A ja? Wspinaczkę? Fo... Powiedz mi, chcę wiedzieć. Jeździć na łyżwach. Kocham łyżwiarstwo. Nie, poważnie, co to jest? Żartujesz sobie? Jeździć w kółko po zamarzniętym stawie? Nie wiem, czy jest coś nudniejszego. Chyba tak. Teraz i tak jest wiosna i nie ma lodu. Ha! No, świetny powrót, Kaleb. Wasze dni są policzone, słyszycie? Królowa Elion się tym zajmie! Królowa Elion, Królowa Elion! Nie mogę uwierzyć, że dała mu to! Ja nie mogę uwierzyć, że wziąłeś więźnia bez konsultacji z Nerissą. Miałem siedzieć bezczynnie, jak odznaczali tę nędzną czwórkę. To jest zemsta. Nerissa będzie się cieszyć. Na pewno! Ej, Cornelia, no chcemy cię tylko pocieszyć. Nie chcę. Idźcie sobie. Pokażę ci moją nową moc. Popatrzcie. Możesz sobie zmieniać kolory ciuchów. A i tak będziesz do tyłu. Wszyscy wiedzą, że teraz jest modna czerń i biel. Ja do tyłu. Na dworze jest 40 stopni, a ty siedzisz w swetrze. Ile razy mam powtarzać? Lepiej wyglądać dobrze, niż dobrze się czuć. Ubrała się tak, bo idzie na łyżwy. Co? Nie, Lilian, nie idę. Idziesz, tak powiedziałaś temu chłopcu przez telefon. Czy ty masz randkę? Nie kalebową randkę? Na pewno ze mną nie pójdziesz. Nie jestem głodny. Mój syn bez Cornelii traci apetyt.
To nie ma z nią nic wspólnego. Żałuję, że ją poznałem. No, chyba mogę użyć swoich mocy, żeby ci ją wymazać z pamięci. Nie! Aha, więc ci zależy i nie kłam, jestem królową. No, może trochę. W mowie kolebowej znaczy, że bardzo. Jej też bardzo zależy. Naprawdę chcesz się poddać bez walki? On chodzi do Sheffield? A Kaleb wie? A on ma braci? Jeździ na łyżwach? Nie wasz interes, dziewczynki. Wynocha. Już idę. Jasne, będę. Nie śledźcie mnie. Bezpieczna. O, rany. No nie. Przekształciłaś się bez serca? Nie, zupełnie się przekształciłam. Kiedy się tego nauczyła? Od czasów kontrakału. Bez skrzydeł? Nie mam mocy strażniczych. Kto to jest? Chyba nie będziecie stały w windzie twarzami do ściany, prawda? Tak myślałam. Hej, Lilian. Lilian? O, cześć, siostra. Cześć, siostra. Hej, Peter. Tak się zastanawiałyśmy, od kiedy ty i Lilian się spotykacie? Parę tygodni. Byłyście tam, gdzie się poznaliśmy, w parku. O, wspomnienia, co? Okej, chodźmy zanim zajmą nam lodowisko. Idziemy za nimi, nie? No, jasne. Ludzi Aldarna przerzucimy. Gdzie on w ogóle jest? Halo? Elion i Kaleb. Kornelia i reszta właśnie wyszli na lodowisko. Beze mnie. Naprawdę można wiosną jeździć na łyżwach? Ziemia ma swoje zalety. Możesz się kąpać na dworze w zimie. Jestem zgubiony. Znajdziemy ją na miejscu. Nie umiem jeździć na łyżwach. Próbowałem. Tragedia. Po prostu łyżwiarska katastrofa. Ach, cóż, ziemskie dziewczyny kochają nieporadnych facetów. Naprawdę. Zabierz mnie! Widzisz? Uwielbiają. Rycerze! Porwali kapitana Drake'a i kapitana Juliana! Gargoyle czeka. Idziemy! Stać, głupcy! Co wy wyprawiacie? Pracujemy! Zostaw ją, to jest rozkaz. Tylko tyle? A ty co potrafisz? Berek, gonisz! Naprawdę? Oszukiwać mojego brata, fałszywym imieniem i fałszywym ciałem. O, ale ona ma tupet! Nie wściekaj się tak! Co to niby ma być? Dobrze, Lilian sobie na to zasłużyła. Mogę ja powiedzieć Corneli? Proszę, proszę! Ja nie wiem, czym się przejmuje. Nie może być aż tak dobra. No, brała udział w zawodach i takich tam, ale zdobyła tylko 9 złotych medali. Kaleb, super, że jesteś. Wypożyczymy ci jakieś łyżwy. Ja mam swoje. Mogę jechać. Chodź ze mną, Lilian. Nie możesz jeździć z pustym brzuchem. Nie jeździć z pustym brzuchem, nie pływać z pełnym brzuchem. Kto to wymyśla? A co Kaleb tutaj robi? Kazałam mu schować dumę. To się najadł. Nie będzie pływał przez rok. Najlepszy brat na świecie oszukany przez straszną siostrę na 11. Rani, co ty robisz? Wąż, uciekamy! Puszczaj mnie! Zaraz zetrą się wasze światy. O czym ty gadasz?
Kaleb tu jest. Nic nie jest. Wszystko gra. Czy on się upokarza dla mnie? O nie, nie może mnie tak zobaczyć. Masz, to pomoże. Teraz w modzie jest różowy. O, wolę być przyłapana. O, hej, ładnie wyglądasz. Hej, dzięki. Jedziemy! Cornelia, wszyscy tutaj są. Widziałaś swoją siostrę? Jakoś mi zniknęła. Lilian? Gdzieś tu musi być. Tutaj jestem. Mówi Phil, rock'n'rollujemy na lodowisku. Phil? Może zgasicie światło, żeby pomóc koleżance? Robimy klimat, super! Cornelia, ja się naprawdę staram. Aha, i mam siniaki na dowód. Daj mi 5 minut i spotkajmy się na zewnątrz. A, dobra, zawrócę tylko w tych śmiercionośnych butach. Jednak kończę z Peterem. Będzie załamany. Lilian? Kaleb, proszę. Psst. Blank wywąchał, tatko Kaleba, kłopoty. Peter, możesz coś dla mnie zrobić? Możesz popilnować mojej kuzynki, która ma na imię też Lilian. O, to twoja kuzynka. Czekaj, dokąd ty idziesz? Strażniczki, razem. Woda! Ogień! Ziemia! Powietrze! Idziemy. Tato mnie potrzebuje. No, wszyscy już są. Powiedz nam, gdzie jest Julian i Drake, zdrajczyni. Nie zapominaj o Aldarnie. Ty, mała. Kaleb, nie. No właśnie. Chyba, że nie chcesz ich już nigdy zobaczyć. Zrobimy tak. Wypuścicie mnie i zostawicie z Kalebem. Nie, nie możesz. Nikt cię o to nie pytał. Jestem gotowy, królowo. No, o wiele lepiej, jak staramy się normalnie dogadać. Och, niedobrze mi. Blank go wytropi i doprowadzi do reszty. O, Blank blisko, bardzo blisko. O, nie za blisko. O, to niedobrze. O! A! A! A!
Przygotujcie się na huragan Hailey! Chyba zostałam zdegradowana do tropikalnego niżu. Panie! Mamy ich nos. Ruszajmy! O! Nie! Wielka pomyłka! Blank nie miał medalu! Coraz mniej czasu. O ile w ogóle mamy jakiś czas? Mamy, na pewno. Znajdziemy ich. Szybko i brzydko. Wolno i boleśnie. O tym zdecyduje Nerissa. Co? To nie jest jej zasługa. Chłopcy, bez niej bylibyście w klatkach. Albo gorzej. Jak śmiecie działać bez mojej zgody? Ale kazałaś nam się zemścić. Teraz podzielimy łupy! Nic ci nie jest? Poczułam ładunek. Will? Tędy! Muszę przejść obok nich. Się robi! Woda! Świetnie. Szybko! Będzie potrzebowała wsparcia! Rozświetlę tę noc! Wiesz co? Teraz w modzie jest różowy. Można prać na mokro. Wygrałyście bitwę, ale straciłyście wojowników. Strażniczki! Gdzie jest Caleb? On i Julian. Nie ma ich. Chyba coś upuściłeś. Thank you.
jak ta wiedźma w was strzeliła? Moja droga, nie wiem, dlaczego jeszcze żyjemy. Kaleb, czekaj. Na ciebie? Raczej nie. Zasłużyłam sobie, ale jak pomyślałam, że cię straciłam, mogłam myśleć już tylko o... Tamtym facecie? Nie, Kaleb, słuchaj. Po tym, jak dla mnie zrobiłeś z siebie głupka, zdecydowałam z nim zerwać. Przysięgam. Nic ci nie jest? Trochę się poobijałeś. To tylko fasada, siostra. Była taka serio, nie chciałem jej złamać serca. Chciałeś zerwać pierwszy? To nie było to. Muszę sobie poszukać kogoś naprawdę. Na zlecenie Jetix IZ-Tekst. Dźwięki, montaż i Wodowsilas. Udźwiękowienie Mirosław Gongola. Reżyseria Ireneusz Załóg. Tekst polski Natalia Bartkowska. W polskiej wersji wystąpili Magdalena Korczyńska, Izabela Malik, Anita Sajnuk, Katarzyna Tlauka, Maria Machowska, Dorota Haniecka, Radosław Kaliski, Konrad Ignatowski, Tomasz Zarut, Maciej Walentek i inni.